Dzień dobry! Od marca zaczynamy sezon pomidorowy i to jest już najlepszy czas na to, żeby się zastanowić nad naszymi planami na uprawę pomidorów, nad naszymi błędami i nad tym w ogóle, jaką mamy wiedzę dotyczącą uprawy pomidorów. W tym filmie przedstawię Wam 11 błędów, które często początkujący popełniają podczas Produkcji własnej rozsady pomidorów. Zaznaczam przy tym, że zawsze musicie brać poprawkę na to, że każdy z nas mieszka w innym miejscu, ma inne warunki, każdy z nas też może tą rozsadę pomidorów, a później dalej już gotowe pomidory w gruncie czy w szklarni uprawiać w inny sposób. Dlatego te moje wskazówki, określone tak roboczo błędami, bierzcie po prostu na to zawsze poprawkę. To nie jest jedyny sposób, nie jest to jedyna droga i na pewno nie jest tak, że to, co tutaj powiem, to jest jedyny wyznacznik udanej uprawy, a jeżeli postąpicie inaczej, to się nie uda. Absolutnie nie. Zawsze dowiadujcie się czegoś nowego, korzystajcie z wiedzy, korzystajcie z doświadczenia innych osób, ale miejcie swój rozum i bierzcie właśnie poprawkę na to, jakie są Wasze warunki. Bo wiadomo, nie od razu kraków zbudowano, ale też trzeba liczyć się z tym, że u każdego będzie to wyglądało troszkę inaczej, nie przedłużając. Błąd pierwszy. Pierwszym błędem jest zły wybór odmian. I to właśnie nawiązuje do tego, co powiedziałam przed chwilą czyli pierwsze złe odmiany. Czasami nasze warunki. Bardzo się różnią. Jedni mieszkają na przykład na zachodzie kraju, gdzie ta uprawa może trwać dłużej, inni na przykład mieszkają na wschodzie, gdzie szybciej przychodzą pierwsze przymrozki, uprawa trwa krócej. Jeżeli macie do wyboru, a dzisiaj w dzisiejszych czasach jest ogromny wybór odmian pomidorów, to zainteresujcie się. Przykładowo, ja tutaj mam pomidora Costoluto Fiorentino i na przykład Scotolone. Są to odmiany typowo takie włoskie, Będą się nadawały przede wszystkim do uprawy pod osłonami w miejscu takim świetnymi warunkami, w tunelach, w szklarniach, no i też w takich miejscach, gdzie te przymrozki nie przychodzą zbyt szybko, ale będziemy mieli też na przykład taką odmianę jak... Red pear, który sobie doskonale poradzi w takich gorszych warunkach i w miejscu gdzie szybciej te przymrozki przychodzą i może być uprawiany nie tylko pod osłonami, ale właśnie też w gruncie. Więc na początku zróbcie sobie research i sprawdźcie sobie jakie są dostępne odmiany, żeby wybrać coś co się w waszych warunkach po prostu sprawdzi. Punkt drugi to zbyt wczesny siew. Słuchajcie, tutaj tak samo nawiązujemy do tych naszych warunków. Możecie się kierować takimi poradami dotyczącymi wczesnego wysiewu, o których ja mówiłam wcześniej w filmie Nie siej pomidorów w lutym? Okej, okay, jeżeli chcecie taki eksperyment zrobić, oczywiście zróbcie go. Jeżeli mieszkacie znowu w takim miejscu, gdzie przymrozki przychodzą szybko, y macie możliwość doświetlania swojej rozsady, możecie wysiać szybko. Ale jeżeli nie chcecie zbyt bardzo nad tym chodzić, zbyt bardzo się rozczulać nad tą rozsadą, nie macie czasu, żeby się z tym pieścić i żeby ewentualnie ponieść porażkę, chcecie mieć takiego pewniaka, zaczynajcie wysiew. W marcu, w trzecim miesiącu, od 1 marca do końca marca, a spóźnialscy mogą wysiać nawet w pierwszym tygodniu kwietnia i nic się nie stanie. Powtarzam to jeszcze raz: pomidor od siewu do. Momentu, kiedy jest gotowy do wysadzenia, potrzebuje od 6 do 8 tygodni. Nie ma sensu bawić się z rozsadą przez 10, 12 czy nie daj Boże więcej tygodni, bo to jest po prostu bez sensu. Zajmujecie sobie tylko czas. Dostosujcie termin siewu do własnych możliwości. Trzeci błąd, drugiego nie pokazałam. Trzeci błąd to niewłaściwe podłoże. Bardzo często jest tak, że bierzemy dowolne podłoże, jakie tylko mamy w sklepie i wysiewamy do tego pomidory i jest problem, bo pomidory na przykład wykiełkują i dostają z gorzeli siewek, albo bardzo nam słabo rosną, albo wykiełkują i nagle wyglądają tak, jakby były spalone. Pamiętajcie o tym, żeby używać dedykowanego podłoża do siewu. Jeżeli nie, nie chcecie wysiewać ponownie. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby wysiać raz, porządnie, nie bawić się z tym znowu, to zainwestujcie w dobre podłoże. W uniwersalne podłoże do siewu i pikowania albo w specjalne podłoże do siewu i pikowania przeznaczone do pomidorów i papryk. Są też takie podłoża. Pamiętajcie, żeby nie kupować podłoża, które jest mokre. Takie podłoże stwarza duże ryzyko zgorzelisiewek, siewek. Takie podłoże no, ma tam jakieś kolonie. Yy, Grzybów, patogenów ogólnie, które zagrażają takim małym siewkom, bo kiedy my wsadzamy już większą sadzonkę, duży, duży pomidor rośnie w jakimś takim nieciekawym podłożu, no to jeszcze jest, można na to przymknąć oko, ale taka mała sieweczka jest bezbronna po prostu i w starciu z bardzo złej jakości podłożem. Po prostu no może sobie nie poradzić. Zachęcam, jeśli macie taką możliwość dostosowania podłoża beztorfowego, to podłoże nie zawiera torfu, jak sama nazwa wskazuje, no i mniej też eksploatuje te naturalne złoża torfu, które są no nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie zagrożone. Czyli to podłoże. Niezbyt mokre, niezbyt zbite, lekkie, pulchne, dedykowane do wysiewu nasion i nie mokre. Zawsze podnieście worek, sprawdźcie czy nie jest przemoczony. Nigdy nie kupujcie podłoża, które było na dworze, na paletach stało przed sklepem. Zawsze bierzcie takie po prostu, które było w sklepie. Błąd czwarty. To jest za mało słońca i zbyt wysoka temperatura, czyli słoneczka mamy mało, a temperatura jest bardzo wysoka. Wtedy sadzonki nam się po prostu wyciągają. Pomidor, tak jak każda inna roślina, potrzebuje odpowiednie, taki, odpowiedniego stosunku. Ilości słońca do wysokości tej temperatury. Czyli jeżeli mamy bardzo, bardzo ciepło w pomieszczeniu, w którym produkujemy rozsadę, to jednocześnie powinniśmy zapewnić maksimum słońca. W marcu słońca oczywiście jest już więcej niż w lutym czy w styczniu, ale to często też jest zbyt mało na tych naszych parapetach, a nie każdy ma takie dobre południowe parapety do wykorzystania. Więc jeżeli Macie wysoką temperaturę w miejscu, gdzie produkujecie rozsadę pomidora, to postarajcie się troszkę obniżyć temperaturę, przykręcić po prostu kaloryfel, karo, kaloryfer lub troszeczkę schłodzić te y, rozsady poprzez y, może lekkie przewietrzenie pomieszczenia, tylko nie na mrozie, żeby te sadzonki nie były owiewane, wiecie, y, mroźnym powietrzem takim na minusie, no bo wtedy to mogą nam padnąć. Pamiętajcie też, że taką skrajną wartością temperatury dla pomidora, dla jego w ogóle wzrostu to jest 8 stopni. Nawet kiedyś przeczytałam jak. Mm, na jakiejś specjalistycznej platformie dla mm, plantatorów pomidorów i ogólnie warzyw. Wypowiadał się ekspert, który mówił, że nawet przechowywanie pomidora już owocu, dojrzałego, w temperaturze poniżej 8 stopni to jest uwaga barbarzyństwo. I tak samo jest z pomidorami sadzonkami. One po prostu poniżej tych 8 stopni hamują wzrost, robią się fioletowe, tak więc podczas obniżania tej temperatury pamiętajcie, żeby no nie przechłodzić zbytnio swoich pomidorów. I tutaj taka mała uwaga, bo niektóre pomidory mogą być lekko fioletowe, już od początku swojego wzrostu. I to dotyczy tych ciemnych, takich fioletowych, czarnych odmian. Na przykład Black Cream, czy takie te koktajlówki, już teraz nie pamiętam nazwy, są właśnie od samego początku takie lekko fioletowawe, zarówno liście, jak i łodyga. Ale jeśli mamy do czynienia z innymi takimi odmianami, a Widzielibyśmy, że robią się fioletowe, to znaczy, że jest im zdecydowanie po prostu za zimno. Także uważajcie, żeby nie przesadzić z temperaturą, jeżeli słońca macie jeszcze mało, a raczej wszyscy mamy go jeszcze nadal trochę mało. Błąd piąty. Piąty błąd to zbyt intensywne podlewanie. Pomidor oczywiście, jak każda roślina, lubi wodę, ale bez przesady. Jeżeli mamy taką małą sadzonkę. Produkujemy dopiero rozsadę i my przelewamy, to jest najłatwiejszy sposób do tego, żeby po prostu pomidory nam zgniły. Zgniją korzenie, bo korzenie jeszcze nie są takie mocno rozwinięte i one nie są w stanie przetłoczyć tak dużej ilości wody, jaką my wtedy tam... Zaordynujemy. Oczywiście dłoże powinno być lekko wilgotne. No nie przesuszajcie, bo jeżeli przesuszycie pomidory, to one klapną. To jest taki charakterystyczny objaw, kiedy pomidor więdnie, to najprawdopodobniej po prostu ma zbyt mało wody. Ale jeżeli go podlejemy i przestawimy w miejsce takie... Mniej słoneczne, do półcienia do cienia i damy mu tam kilka godzin odpocząć, to on automatycznie się podniesie, naprostuje, ten turgor wróci i pomidor będzie wyglądał znowu lepiej. Czyli le nawet ostrożniej można powiedzieć, że lepiej byłoby lekko pomidora przesuszyć niż go mocno przelać, szczególnie wtedy, kiedy sadzonka jest jeszcze mała. Kiedy nasze sadzonki są już duże. To one sobie naprawdę pobierają większej ilości tej wody i nic się nie powinno stać. Błąd szósty to jest niestaranne pikowanie. Sześć, pomidory są bardzo odpornymi roślinami, i naprawdę ciężko jest takiego pomidora na etapie pikowania no zabić, ale jeżeli już pikujemy, a raczej zalecałabym pikować pomidory. Dlatego, że jeżeli posadzimy po jednym nasionku do doniczki, to roślina i tak się wyciągnie do góry, wyciągnie się. A podczas tego procesu pikowania, my możemy ją zagłębić dużo głębiej po same liścienie i ona na długości swojej łodygi wytworzy korzenie przybyszowe, które wzmocnią bryłę korzeniową. No i pomidora mamy wtedy bardziej kompaktowego, niższego. Ale jeżeli chodzi o pikowanie, szkoły są różne. Jedni zalecają uszczykiwanie korzeni, inni nie. Ja powiem tak, podczas pikowania, wyciągania pomidorów, tych małych sadzonek z takich zbiorowych po prostu wysiewów w jednym pojemniku, te korzenie tak czy inaczej są uszkadzane i zauważycie to, że po prostu już w czasie tego wyciągania część korzeni się urwie. Jest ok, nic się takim pomidorom nie stanie. Możecie skracać te korzenie? Nie musicie tego robić, dowolność w tym momencie po prostu występuje, ale chodzi o staranność. Starajcie się te pomidory pikować prosto, pikować w taki sposób, żeby ziemi w tej doniczce czy kubku zależy od. Od tego, w co pikujecie, nie było zbyt mało, żeby tego nie robić tak po macoszemu, tylko żeby to zrobić ładnie i porządnie. Bo po tym pikowaniu te pomidory no, spędzą znowu jakiś czas w tych pojemnikach. Ja pikuję pomidory raz z opakowań zazwyczaj zbiorczych do kubeczków 200 ml, a później z tych 200 ml po jakimś czasie przesadzam, no już nie można powiedzieć, że przepikowuję, bo to już nie jest przepikowanie, tylko po prostu przesadzanie, do kubków takich plastikowych o pojemności 500 ml. W takich kubkach one mają wystarczająco dużo podłoża, ta była korzeniowa przerasta te kubki półlitrowe pół właściwie całkowicie. Pomidory bardzo, bardzo dobrze się korzenią, mają silne te bryły korzeniowe. Pamiętajcie, żeby podczas pikowania nie zasypać tego stożka wzrostu. Często jest to nazywane serduszkiem rośliny, czyli samo to rozwidlenie, z którego tutaj wychodzą nam liścienie i liście właściwie. Jeżeli zasypiecie sadzonkę bardzo mocno, to może ona mieć trudność z dalszym wzrostem. Oczywiście zasypanie na długości łodygi nic tutaj nie pogarsza, dlatego że pomidor wytworzy sobie tam korzenie. Pamiętajcie też podczas pikowania zamulić to podłoże i też lekko je przygnieść w taki sposób, że kiedy zrobicie dziurkę w pojemniku i włożycie sadzonkę. I tylko lekko tam usypiecie, a podłoże jest pulchne i suche, to jeżeli podlejecie to wam tą sadzonkę, wciągnie po prostu do środka. I podczas wyciągania jej do góry możecie ją uszkodzić i to jest taka zabawa całkowicie niepotrzebna. Ja będę pokazywała, jak pikować pomidory. Na pewno znajdziecie też to oczywiście na YouTubie, w innych miejscach, także to nie jest jakaś wiedza magiczna. Ale starajcie się, żeby pikować umiejętnie tak, starannie, bo to na pewno przysłuży się lepszemu wzrostu sadzonek. Błąd siódmy. To jest za mała doniczka. Ja często obserwuję u osób, z którymi mam do czynienia, jak one pikują na przykład pomidory w takie maciupeńkie pojemniczki, czy nawet powiedzmy w kubki takie 200 ml i później w takich kubeczkach trzymają te rozsady do aż maja i te rozsady już widać, że głodują i te osoby wtedy nawożą te rozsady różnymi cudami. No i już pomijam na przykład biohumus, bo biohumus sama chętnie stosuje na wytworzenie bryły korzeniowej, ale to chodzi o pobudzenie tej bryły korzeniowej do wzrostu, do takiego Rozwoju silniejszego, ale chodzi mi na przykład o nawożenie takimi nawozami mineralnymi, jakimiś takimi wieloskładnikowymi. Słuchajcie, no, oczywiście robią to plantatorzy, profesjonalni hodowcy pomidorów, wszystkie te firmy, które zajmują się produkcją rozsady. Oczywiście oni wszyscy nawożą swoje sadzonki, ale oni skracają do minimum proces tej rozsady, czas produkcji tej rozsady i. Jest też po prostu tak, że robią to umiejętnie i zapewniają tym rozsadom właściwe warunki, właściwą podaż światła, temperaturę. My w naszych warunkach amatorskich. Lepiej żebyśmy postawili na to, żeby dać pomidorowi większą doniczkę i skłonić go do budowania dużej bryły korzeniowej, niż dać mu małą doniczkę, w której szybko wyczerpie składniki pokarmowe, będzie nam tam głodował dosłownie, a my będziemy lać nawozy i bawić się po prostu z tym w nieskończoność. Ogrodnictwo nie polega na tym, żeby sobie utrudniać, żeby sobie dokładać pracy. Ogrodnictwo ma nas. Rozluźniać. To ma być przyjemność i mamy mieć z tego korzyści. To nie chodzi o to, żeby się zaharowywać. Szukajcie prostszych sposobów osiągnięcia tego samego. I pamiętajcie też, że sadzonka, która kiełkuje w naturalnych warunkach od zarania dziejów, to nikt tam nie podchodzi z nawozem i nie leje. Ona korzysta z dużej ilości gleby. Postępujmy tak, jak postępuje natura. Nie oszukujmy natury sztucznie, jeżeli nie musimy, jeżeli nie produkujemy setek i tysięcy rozsad i nie zależy nam na tym, żeby szybko zwalniać przestrzenie produkcyjne dla kolejnych. My robimy to dla siebie. Róbmy to z jakością, róbmy to tak, żeby to było jednocześnie przyjemne i efektywne. Ósmy błąd. Ósmy błąd to nieumiejętne nawożenie. Właśnie o tym tutaj mówiłam wcześniej. Możecie nawozić swoje sadzonki. Nikt wam tego nie broni. To jest wasze prawo. Ja sadzonek nie nawożę. Ja wychodzę z założenia, że sadzonka ma glebę do tego, żeby się karmić. Sadzonka też na etapie produkcji rozsady. Mm, ma przede wszystkim tworzyć bryłę korzeniową, ma szukać w głębi tej gleby dla siebie jedzenia i picia. Na etapie produkcji rozsady nie zależy nam na tym, żeby była masa zielona, żeby się pochwalić na Instagramie. Wow, mam takiego pomidora, już jest taki zielony, i super i taki wielki, długi, tylko nas interesuje to, co jest zakryte, bo często to, co jest ukryte, jest właśnie najważniejsze korzenie. Jeżeli tutaj bryła korzeniowa sadzonki pomidora, no oczywiście to jest pelargonia, ale pomidorów po prostu jeszcze nie mam. Ja pomidory będę siała za dwa tygodnie. Dopiero pierwszy rzut, zaznaczam. To to co jest tu w doniczce jest determinantą tego co później będzie tutaj, ale na początku my dbajmy o strefę korzeniową, dajmy jeść w postaci dobrego podłoża, ale podłoże do siewu i pikowania na początku jest często takie ubogie w składniki pokarmowe właśnie po to, żeby zmuszać bryłę korzeniową do rozrostu. Dlatego jeżeli w tym podłożu jest mało jedzonka, to korzenie szukają jedzenia, one się rozrastają, rosną, jest ich więcej, coś tam oczywiście dla siebie znajdą, ale bez przesady. Jeżeli tu w tej w korzeniach w glebie byłoby maks od samego początku składników pokarmowych, to uwierzcie, że te bryły korzeniowe wcale nie byłyby bardzo rozwinięte. Tutaj, część nadziemna byłaby rozwinięta, byłaby mocno zielona, piękna i w ogóle, ale korzenie, po co one mają się y, trudzić, jeżeli one mają super warunki? Roślina działa tak naprawdę trochę inaczej niż my myślimy. Musimy postępować tak jak. Zaprogramowała to natura bez potrzeby sztucznego nawożenia, które no jest czasochłonne, jest to jakiś wydatek, ale pamiętajcie, jeżeli uważacie, że wasze sadzonki potrzebują papu, potrzebują nawozu, to nawóz dajcie. To są wasze pomidory i to jest wasze prawo. Błąd dziewiąty to jest brak hartowania. Często, bardzo często rozmawiam na przykład z osobami, które powiedziały: Wiesz co. Posiałam coś, to wyrosło i w ogóle a potem to wyniosłam na dwór, i, i to się zrobiło białe, i to się spaliło, i, i koniec kaput. No. Brak hartowania. Na naszych parapetach słońce jest jakoś przefiltrowane przez szyby. Oczywiście wzmocnione, ale jakoś przefiltrowane. Wszystkie te spektra światła nie docierają do naszych sadzonek, tak jak docierają na zewnątrz. Powinniśmy nasze pomidory hartować, nawet przez 10 dni. Na początku, już powiedzmy maja, gotowa rozsada pierwszego dnia powinna być wyniesiona na godzinę, dwie, często pod cieniówkę, warto nawet założyć agrowłókninę, czy w takie miejsce półsłoneczne. Drugiego dnia zostawić na dwie czy trzy godziny, trzeciego dnia już na cały dzień na przykład, czwartego dnia też na cały dzień, piątego na przykład, szóstego, jeżeli nie ma przymrozków, również na noc. Przynajmniej tydzień powinien trwać taki proces hartowania, bo jeżeli nie zahartujemy pomidorów, to będziemy mieli poparzenia słoneczne. A poparzenia słoneczne charakteryzują się tym, że mamy sadzonkę, mamy liść pomidora, a na nim takie białe kawałki, plamy, które wręcz przy dotknięciu się wykruszają, po prostu jakby było to ususzone i całkowicie spalone. To jest nic innego jak poparzenia słoneczne. To nie jest żadna choroba, nie jest żaden szkodnik, po prostu to jest efekt tego, że sadzonka była w fajnych warunkach, Ochronnych, a później dostała takich warunków prawdziwych. I żeby ją do tego przystosować, pamiętajmy właśnie o hartowaniu. Błąd dziewiąty. Hartowanie, pomyliłam. Błąd dziesiąty. Niewłaściwe hartowanie, czyli wynoszenie od razu, na przykład na Długi, długi czas na dwór, wynoszenie od razu w miejsce słoneczne, kiedy warunki są po prostu jeszcze niekorzystne. Jeżeli mamy dzień pochmurny, to możemy postawić sadzonki w słońcu. Jeżeli mamy dzień bardzo słoneczny, to na początku je osłaniamy. Hartowanie nie powinno być zbyt krótkie. Czyli takie niewłaściwe, trwające 1-2 dni, ale też nie ma sensu go przedłużać na przykład do dwóch tygodni, bo to jest bez sensu. Wystarczy takich broślinom, każdym, nie tylko pomidorom. Porządny proces hartowania przez około tydzień stopniowy. W hartowaniu chodzi o proces stopniowy, czyli na początku troszkę bardziej, 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 aż do całej nocy. I dopiero kiedy te sadzonki spędzą już tak ze trzy noce i dnie całe na dworze, to są gotowe do. To był dziesiąty. Do wysadzania. Błąd jedenasty. Zbyt wczesne sadzenie. No i słuchajcie, tutaj będzie dużo głosów na pewno za i przeciw. Ja powiem tak. Nie ma czegoś takiego jak termin bezpieczny i nie ma czegoś takiego jak termin niebezpieczny. Obserwujcie pogodę. Zimna Zośka, czyli termin 15 maja. Nie tak jak się niektórym zdaje, że zimna Zośka może przyjść na przykład 10 maja czy 20 maja, bo zimna Zośka to tak jak mówiłam we wcześniejszym filmie o pomidorach, to nie jest termin ostatniego przymrozku, tylko to jest termin 15 maja. A czy wtedy przymrozek przyjdzie, czy nie, to jest inna sprawa. Zimną Zośkę poprzedzają zimni ogrodnicy. 12, 13, 14, czyli te dni 12, 13, 14, 15, to zwyczajowo przyjęło się, że są takimi terminami wystąpienia ostatnich przymrozków w naszej strefie klimatycznej, tutaj w naszym regionie, w tym położeniu, gdzie znajduje się Polska. Ale praktyka pokazuje, że te terminy się przesuwają. W jedną lub w drugą stronę. W niektórych miejscach ostatni przymrozek może się pojawić pierwszego tygodnia maja, a w niektórych miejscach w kraju pojawi się na przykład ostatniego dnia maja. I dopiero od czerwca będzie wolno te pomidory sadzić. Jeżeli sadzicie w gruncie albo pod osłonami i nie chcecie dogrzewać, nie macie takiej możliwości, po prostu wam się nie chce, to obserwujcie pogodę. Nie to, że dzisiaj mamy 15, to sadzę i niczym się nie przejmuję. Nie, sprawdźcie prognozę pogody na najbliższe dni, bo może się okazać, że przyjdzie przymrozek i to konkretny, a wasza mała rozsada dostanie po prostu mocno w nos i ona odbuduje się. Z tych pomidorów coś będzie, ale to będzie no pogrom, będą bardzo słabe, zanim odbiją. Sezon będzie przedłużony mocno, mocno, mocno. Czyli pamiętajcie, Sadźcie wedle warunków jakie macie. Oczywiście możecie sadzić nawet w kwietniu. Jeżeli dogrzewacie szklarnie swoje, no tunele ciężko jest, ale szklarnie już, już łatwiej, no to możecie sadzić wcześniej. Przecież y, profesjonalni hodowcy tak sadzą, ale oni mają infrastrukturę. My kiedy tej infrastruktury nie mamy, bądźmy ostrożni, nie spieszmy się, pamiętajcie. W uprawie amatorskich pomidorów, w tym, żeby mieć takie cudne pomidory dla siebie, to nie chodzi o to, żeby się ścigać. Chodzi o to, żeby zjeść smacznego, zdrowego pomidora, wyhodowanego w taki sposób, jaki jest zgodny z tym, co my czujemy, a nie, żeby prześcigać się w pomysłach, sposobach i terminach. Dziękuję Wam za tą długą pierwszą część i zapraszam do drugiej części, która będzie dotyczyła błędów w uprawie w momencie od wysadzenia aż do zbioru. Trzymajcie się i życzę Wam udanych plonów.